Witam was w czwartym odcinku, z tej strony Arquel. Błądzę teraz po korytarzach. Mógłbym posłuchać rady Aleksandra, iść prosto. Kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Jedyne, co widzę wszędzie, to wino. Niepotrzebnie zamykałem ze sobą drzwi, bo teraz nie wiem sam, co mam zrobić. Przestraszył mnie trochę ten potwór. Coś blokuje z drugiej strony. Na pewno gdzieś tu coś musi być, no ale... Myślę, że jakoś będę musiał wyważyć te drzwi. O, tutaj chyba nie byliśmy. Albo... Coś krucho z moją pamięcią. Nie, no. Wydaje mi się, że byliśmy tu. I chyba się cały czas wracam. No płatki... Płatki róż albo krew. Nie wiem, co to dokładnie jest. W każdym razie wracam się, kurczę. Nie, nie, to musi być coś przy tych drzwiach, mi się wydaje. Tu nic nie ma, czyli prosto. Pójdźmy w prawo. Tu także nic nie ma. Beczki. Jakiś stolik. No Jezu. O! Jest! Dobra. Tu jest jakieś małe przejście. Sprytnie to zrobili twórcy gry. Dobra, jesteśmy. Tutaj zasłonię, żeby mi jakiś zombiak nie wszedł. Jezu. Dobra. Chyba nic się nie dzieje takiego. Znowu oliwa. Aha, czyli tymi beczkami było zostawione to. Coś blokuje linę. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Krzesiwo. Tutaj zapalimy. Tu też. Dobra, tu co jest? Dwa krzesiwa. Kurczę, daliby mi tą oliwę do lampy. Naprawdę mi jej brakuje. Tu nie będziemy już zapalać. Jezu, jakieś psy tam słychać było w oddali. Powiem szczerze, że nigdy nie grałem w takie gry, zawsze się bałem. Pierwszy raz pamiętam, kiedy się przełamałem. To było jakieś 5 lat temu. Zainstalowałem sobie grę pod tytułem Resident Evil 3 Nemesis. Po prostu gra jest tak klimatyczna, a kiedyś może zagramy w nią razem. I tak cholernie bałem się w nią grać. Kiedyś pamiętam, kuzyn do mnie przyjechał w wakacje i wszyscy, nikogo nie było w domu, byliśmy tylko my. I już tam powoli, no nie wiem, 20 godzina. Już nie było tak fajnie widno. I zamknęliśmy drzwi, zgasiliśmy światło i zaczęliśmy grać. No i po 5 minutach po prostu wyłączyłem grę, zapaliłem światło, otworzyłem drzwi na oścież i siedzieliśmy jak słupy dwa. Bo baliśmy się po prostu włączyć to na nowo. No. Takie stare gry mają swój klimat. Są nie do pobicia. Pamiętam Silent Hill, też bardzo dobra gra, jeśli chodzi o horrory. Przerwiemy teraz, nie wiem, co się dzieje. Dobra, tej wody tu nie było. Co to jest? Do góry. Nie podoba mi się to. Chyba muszę po tych skrzynkach po prostu biegać. Tego jeszcze nie było, po prostu coś niewidzialnego na goni. Dobra, nigdzie nic nie ma, jakaś książka. Zobaczymy, czy reaguje. Nie no, powinien zareagować. Chyba, że to za daleko rzuciłem. No dobra, niszę z tym. Tu jest jakaś dźwignia. To jest ten sam mechanizm. Kurczę, muszę teraz lecieć pewnie. To jest ten sam mechanizm, który był, pamiętacie, z tymi książkami wtedy. Z tym tajnym przejściem, gdzie trzeba było pociągać za książki. To pewnie jest ten sam mechanizm. W określonym czasie muszę przebiec to. Uff, udało się.
mięso może jakby tak rzucić, ale kurczę. Aha, dobra. Dobra, dobra. Tam dalej są drzwi, więc pewnie muszę dobiec, rzucić to i dobiec. Te drzwi. Jeszcze to. Tam to fajnie, ja? Dobra, biegniemy. Jeszcze tam rzucę tu. O cholera! Nie jestem dobry w kręceniu tu. O, chociaż nawet fajnie się kręci. Dobra, nie ma się czego bać. Szybciej, 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 szybciej. Dam radę. Dawaj. Dobra. Uff. Zamykamy drzwi. Jest tu coś. Dobra, idziemy dalej. Ten zamek jest bardzo prosty. Dobra, coś tu będą leżały jakieś klucze albo... Dobra, igła. Czyli igłą to mogę chyba otworzyć. Słuchaj tego potwora. Dobra, ja wchodzę lepiej. Tunel archiwum. Gdzie my jesteśmy? O Jezu, pamiętam ten moment. Na YouTubie kiedyś oglądałem filmik z tej gry, zanim zacząłem w to grać. I to jest ten moment, w którym trzeba uciekać przed tym potworkiem. No, uciekaj. I on... O właśnie, rozwala nam drzwi. Nienawidzę tego. To szybko... Najgorsze jest to, że ja nie widzę go. Po prostu nie wiem, czy on jest tuż za mną, czy gdzieś daleko. Ale z tego, co słyszę, on po prostu... tuż za mną rozwala kolejne drzwi. Dobra. To już go zatrzymało na pewno. Nie jestem fanem tego typu akcji. Naprawdę. Serce podskakuje mi do gardła. O, jak ładnie. Naprawdę. Robota, którą wykonali twórcy tej gry. Nie wiem, przepiękne to jest. Bardzo podoba mi się ta część zamku. No i muzyka w końcu relaksująca. I scenka. You have an ascending room. Would it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. To nie było zabawne. Jak czytaliście, Aleksander powiedział nam, że nie będziemy jechać do góry, wręcz w przeciwnym kierunku. I to bardzo głęboko w dół. Pewnie jakieś lochy bądź, nie wiem. No nie wiem, co może być jeszcze na dole, niżej. Już byliśmy w jakichś archiwach, czyli no, będą to na pewno jakieś lochy bądź kanały. Okej. Okay. Muszę naprawić windę i znaleźć klucz do maszyn lądnych. Będziemy powoli kończyć ten odcinek. Oliwa i dwa krzesiwa. Skończymy przy tej fontannie. A w tej fontannie nogi. Nie wiem, jakiś wielki penis, z którego się coś leje. No właśnie, tak on wygląda. Okej. Okay. Czyli... Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Arkwell.